Cześć, siemano, witam wszystkich tutaj Lejto. Witam was w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Dokkan Battle. Tym razem podam wam parę informacji z japońskiego Dokkan Battle. Wiem, że raczej tego nie nagrywam. To jest pierwszy filmik o japońskim Dokkanie, ale no, informacje są takie dobre i takie fajne, takie mega zaskakujące, że naprawdę warto o tym wspomnieć, myślę. A więc zabieramy się od razu do filmiku na Twitterze. Dokkan Battle japońskiego można znaleźć przedstawienie dwóch nowych postaci, a mianowicie Black Goku Rose i Super i Vegito SSJ Blue. Także postacie są praktycznie z ostatnich odcinków anime, także na bieżąco wydają postacie i najpierw zobaczcie, co te postacie potrafią, a później pokrótce wam podam informacje te, które już wiemy. Także zaczynamy od z Goku Blacka na poziomie Super Saiyan Rose. Tutaj jest filmik i zobaczmy od samego początku, co takiego się dzieje. Spójrzcie tylko na ten damage, jaki on zadał za chwilę i jak świetny super atak do Blacka. Przy okazji super atak trwa bardzo długo, tak? Chyba jeden z dłuższych super ataków mi się wydaje. Prawie 1,5 miliona damage'a, a to nie było niukowanie, tylko zwykły super atak. Kosmos. Ciekawe, czy ta postać była na super ataku 10 czy na 1. Naprawdę, kosmos, wow, po prostu jak to zobaczyłem, to byłem w szoku, że bez niukowania taki damage można zadać. Ok, i teraz przejdźmy do drugiej postaci, czyli Vegito SSJ Blue. Puszcz od początku. Janemba mu bardzo mało zadaje, także znowu chodzi o dobrą defensywę. Counter attack ma, jak super Vegito, czyli druga postać z counterem. Teraz mamy super attack, ok. Final Kamehameha, najprawdopodobniej. Znowu atakuje. I trzeci atak, znowu super atak. Także wyszło na to, że ma counter hita i może uderzyć aż 3 razy. Czy wy to widzieliście, co tu się właśnie stało? Super, nie wiem, która karta jest bardziej przegięta, ale super ten Vegito Super Saiyan Blue mnie po prostu wywrócił. I jak widzieliście, ten Super Saiyan Blue Vegito to jest typ fizyczny, także mamy chyba nowe monotimy fizyczne, czyli postacie wszystkie fizyczne to z tym liderem będą kosmiczne po prostu. Tak jak teraz na globalu jest Super Vegito Agility najlepszą kartą, to i postacie i teamy Agility są mega dobre, to teraz na Japońcu wychodzi na to, że teamy fizyczne będą super silne z tym Vegito oraz Goku Black jest Agility, także będzie tego chyba można połączyć z zwykłym Super Vegito, który też jest Agility i nie wiem, już się boję po prostu, co to będzie za damage w tych teamach. Ok, teraz zobaczmy, jakie tutaj można wyczytać informacje na Reddicie. Ja tylko wam tutaj pokażę tutaj ekran, żebyście widzieli, co tam ciekawego piszą. Ok. I mamy takie informacje. Za dużo jeszcze, dokładnie jeszcze nie wiadomo o nich wszystkiego, ale tak. Super Saiyan God, Super Saiyan Vegito, czyli po prostu Super Saiyan Blue Vegito. Leader skill do końca nie jest znany po prostu. Pasywka. Będzie blokować ataki, czyli na pewno jest jakaś redukcja. Plus oczywiście counter hit i mamy dużą szansę na to, że zadamy dwa dodatkowe ataki. To jest coś w stylu tego najnowszego fizycznego Brawliego, gdzie on może uderzyć dwa razy i po prostu drugi atak to jest super atak u Brawliego, a tutaj będzie można aż zrobić dwa dodatkowe ataki i każdy z nich będzie mógł być super atakiem. Także jest duża szansa na to, że powiedzmy uderzamy z kontry,
Później uderzamy ze zwykłego super ataku i mamy dwie szanse na to, że jeszcze dwa razy uderzymy z super ataku, więc w jednej rundzie możemy uderzyć i z counter ataku i trzy razy z super ataku. Także to jest w ogóle kosmos. Damage po prostu jakiś niemożliwy. I to jest, nie wiem, nie, już się boję, co to będzie, jak dobrze się team złoży na tej postaci. I tutaj mamy jeszcze opis niżej. Goku Black Rose, Black Goku Rose. Leader skill to jest Extreme Type Characters plus 3 ki, czyli w postacie typu Extreme, czyli zazwyczaj to są wszyscy źli, złe postacie typu tam Frieza, Cell, Broly i tak dalej, plus 3 ki. Także mamy nowy rodzaj liderów, czyli w końcu się użyją, w końcu mamy przydatność dla tych typów Extreme i Super. I co tu jeszcze mamy? Atak, HP i defensywa plus 50% rośnie. Także Goku Black też jest świetną kartą, praktycznie wszystko daje. Extreme Type Characters plus 3 ki, atak, HP i defensywa plus 50%. Także szok, po prostu bardzo dużo rzeczy daje. Jego pasywka to jest taka, że jego własny atak jest podniesiony o 100%, dlatego wali taki damage, tam 1,5 miliona prawie uderzył. I postacie typu Extreme dostają plus 3 ki. Także jeżeli macie samego Goku Blacka Rose jako lidera, to już macie plus 6 ki zagwarantowane dla całego teamu, jeżeli złożycie team Extreme Type. Czyli jeżeli mamy team cały w Extreme, to każda postać już od razu z biegu dostaje plus 6 ki. A przecież zostają jeszcze linki, które też dają pełno ki i tak dalej. Także jeżeli będziemy mieli kiedyś dwóch Goku Black Rose na liderów, czyli nasz i friend, to mamy plus 12 ki dla całego teamu od razu, bez żadnych linków. Czyli super ataki zawsze idą. I jeżeli tutaj mamy ten leader skill u Black Goku Rose Extreme Type Characters, to myślę, że w Super Saiyan Go, Super Saiyan Vegito, czyli po prostu Super Saiyan Blue Vegito, będzie coś podobnego bardzo, tylko że po prostu z typem super. Typ super to są te postacie zazwyczaj dobre, czyli wszyscy Saiyanie, powiedzmy Piccolo i tak dalej, po prostu dobre postacie, rozumiecie, o co chodzi. Także podejrzewam, że liderski dla Super Saiyana Blue Vegito to jest coś w stylu właśnie Super Type Characters plus 3, atak, HP i pewnie defensywa plus powiedzmy 50%, ale podejrzewam, że jeżeli to jest właśnie Vegito i ma Cantera, i patrząc na wcześniejszego Super Vegito, który miał bodajże 70% z tego, co pamiętam, to myślę, że ten atak, HP i defensywa nie będzie 50 do góry, tylko to będzie jakieś 70% znowu. Także można się spodziewać leader skilla u tego Vegito, Super Type Characters plus 3 ki, tak mi się zdaje, atak, HP, defensywa pójdą w górę o 70%, coś takiego. Myślę, że będzie to jednak więcej niż u Black Goku, czyli 50%, tak jak tutaj mamy. Myślę, że to będzie właśnie 70%. Także widzieliście, jak wyglądają te postacie. Dla mnie to jest po prostu przegięte, szok. I będziemy mieli nowy typ liderów, czyli Super i Extreme. Także będzie warto tworzyć teraz teamy takie po prostu z jednego typu. Nie tyle, co na przykład wszyscy Mono Agility, czyli wszyscy niebiescy, tylko wszyscy Super albo wszyscy Extreme. Także będzie można typy postaci pomieszać, także to jest jeszcze coś fajniejszego. No i po prostu kosmos. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Chciałem wam tylko podać informacje najnowsze, co się dzieje na Dokkan Battle japońskim. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie lajka. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, co sądzicie o tych kartach, bo dla mnie są przegięte. No i oczywiście, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmikami, to subskrybujcie kanał i dodatkowo zapraszam was na moją grupę na Facebooku, którą niedawno utworzyłem, Saiyanie Leito. Po lewej stronie macie link pod banerem lub macie wszystkie potrzebne linki w opisie pod tym filmikiem. I dodatkowo, jeżeli jesteście fanami Dokkan Battle lub po prostu zaczynacie, to zapraszam was na grupę na Facebooku, gdzie wszyscy Polacy się zbierają i tam wspólnie dyskutujemy na temat Dokkan Battle. Link także macie pod filmem w opisie. Także dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Na razie, cześć.